Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój dzień jedzenia, tak więc życzę miłego oglądania. Praktycznie codziennie na śniadanie jem owsiankę Banti, jednak raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie robię sobie wyjątkowo takie śniadanie, zazwyczaj to jest czwartek, ponieważ mam dwa treningi i też więcej czasu, żeby zrobić sobie właśnie takie większe śniadanko. Jest to jajecznica z czterech jajek i tosty z dżemem. Dodatkowo do wypicia po śniadaniu mam jeszcze zakwas z buraka, aby uzupełnić azotany. Jestem właśnie po pierwszym treningu, ponieważ dzisiaj będę robił dwie jednostki. Dzisiaj mamy czwartek, więc ta pierwsza była tutaj domowa i dotyczyło bardziej takich dynamicznych ćwiczonek, które robimy razem z trenerem Patrykiem po to, aby przygotować mnie pod mecz, a po południu będę miał trening z zespołem i tam będą bardziej, wiadomo, takie drużynowe rzeczy. Więc po treningu, na właśnie po tym pierwszym, biorę sobie Miller Milsia, możecie nawet sobie zobaczyć, mam tutaj tak na półeczce, zazwyczaj właśnie czekoladowe, ale również pojawiają się ciasteczkowe, bo czasem nie ma po prostu czekoladowych, no to jako tam alternatywę biorę, ale raczej tak, no to czekoladowe, więc dochodzi tutaj Miller Milch czekoladowy i do tego jeden bananek. I to jest po tym pierwszym treningu wszystko, bo też za niedługo wybieram się na obiad do babci, też Wam tam pokażę, co dzisiaj będę szamał. Czwartki to obiady u babci, zupy oczywiście nie wliczam do tych kalorii. Dzisiaj są to trzy tortille plus warzywka i owoce. Po obiedzie zabieram się za robienie koktajlu, który będzie mi służył jako przekąska po drugim treningu. Na kolację omlecik Oreo i świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Wszystkie posiłki razem z kaloriami widzieliście na materiale, a na koniec chciałem zostawić takie podsumowanie tych wszystkich kalorii zliczonych razem, więc wyszło 3946 tego dnia, białka 160 gram, 108 tłuszcze i węglowodany 578. Troszeczkę ta wartość jest oczywiście zaniżona, ponieważ zostały odjęte owoce i warzywa. Wyjątkiem jest jedynie stawiany świeżo wyciskany sok pomarańczowo-jabłkowy, ponieważ potrafię go wypić czasami z pół litra albo litr i on potrafi tutaj dużo dobrego w tych kaloriach dodać, również wiele węglowodanów, więc go sobie podliczam, bo no też łatwo wchodzi jako sok, można zjeść obfitą kolację, pół litra soku, no to bez problemu się wypije, jeszcze on dobrze smakuje, więc same pozytywy tak naprawdę z tego soczku płyną. Jeśli chodzi o liczenie kalorii, ponieważ zawsze jak pojawiał się jakiś temat jedzenia, pytaliście mnie o to, czy liczę kalorie, czy zamierzam je liczyć i odpowiadałem, że nie i raczej nie mam w planach tego robić, jednak po czasie poszła taka zmiana, postanowiłem pobrać Fitatu i zacząć liczyć. I powiem Wam, że początek był taki, że kilka dni było takich, że byłem na przykład poniżej tego celu, który sobie postawiłem, tam nie wiem, było 3400 kalorii, a były dni, w których byłem powyżej tych 3400 czy 3300 kalorii, wtedy miałem ustawione. Obecnie mam ustawione 3700 kalorii jako taki cel i raczej on zawsze jest spełniany. Powiem Wam, że to liczenie dawało też trochę do myślenia, jeśli chodzi o jedzenie, ponieważ no tak się liczyło tego dnia jedzonko, tu się jadło i tak dalej, i tak dalej, ale nagle przychodził wieczór i na przykład brakowało trochę tych kalorii i zamiast zjeść jednego omleta, no to na przykład zjadłem dwa omlety albo zjadłem jednego omleta i na przykład pół litra soku świeżo wyciskanego i tu nagle te kalorie się wbijały i po czasie też to potem według mnie wychodziło na boisku, że o to wszystko dbałem, żeby to było na dobrym poziomie.
i wychodziło to zdecydowanie na plus. Więc również to działa jako taki motywator i to, żeby spojrzeć trochę na to jedzenie, jak w danym momencie wyglądamy, co możemy pozmieniać. Też każdy może być na innym etapie i co innego robić ze swoim ciałem. Ale tak jak na przykład w moim przypadku, no to interesował mnie też temat z tym indeksem sytości, żeby odstawić te produkty, których nie zjem za dużo, a od razu jestem pełny, na takie, które dają sporo dobrych wartości, ale też mogę ich zjeść więcej, bo tak po prostu nie sycą tego organizmu. Więc no, różne takie wchodziły kombinacje, albo w sklepie oglądanie nowych produktów, ile co ma kalorii, ile ma węglowodanów, to też od razu przez tą aplikację wchodziło takie myślenie właśnie w tych kierunkach. Co do też tego liczenia, muszę Wam powiedzieć, że na początku miałem trochę problemy z tym, żeby przestawić się, bo są takie proste rzeczy jak, nie wiem, jajecznicę wpisujecie, jest jajecznica, są wypisane z ilu jajek i sobie klikacie i wszystko jest fajnie. Ale problemy się na przykład pojawiają, tak jak idę do babci na obiad i babcia daje obiad i tak mniej więcej po prostu sam po jakimś czasie no strzelałem troszeczkę, nie? Początek był taki, że trochę strzelałem, jak w domu się robiło ryż, no to objętościowo widziałem, ile to mniej więcej jest. I tak później mniej więcej robi się Wam taki powoli kalkulator w oczach. Oczywiście ja w tym jakimś kotem nie jestem, bo ludzie, co naprawdę mocno w tym siedzą, no to potrafią na oko zobaczyć, ile czego tu jest. Ale tak mówię Wam, że mniej więcej już zacząłem powoli ogarniać, że to jest taka porcja, którą powinienem zjeść. Tutaj będzie to, to i to i będzie si. Więc początek, jakby jak ktoś zaczyna, to nie przejmujcie się tym, tylko próbujcie na tyle, ile Wam wychodzi, to przeliczyć. Też nie róbmy tak, że to trzeba do tego, wiecie, do jednej kalorii wszystko przeliczyć, tylko po prostu próbujcie z tym działać. No i po czasie muszę Wam też powiedzieć, że był na przykład taki okres niedawno, że całe 3 tygodnie liczyłem sobie kalorie, sprawdzałem, jak to u mnie wygląda, co takiego jem i tak dalej, i tak dalej. I po 3 tygodniach skończyłem z liczeniem, ponieważ no, posiłki mniej więcej się powtarzają. Oczywiście nie mówię, że dzień w dzień jem to samo, ale mniej więcej pewne takie rzeczy są już wypracowane, wiem, co działa, wiem, co mi służy, więc mówię, jakichś mega wielkich zmian nie ma, że co tydzień się jakoś ten jadłospis o 180 stopni odwraca. Więc tu tak naprawdę sporo rzeczy już kalorycznie mam w głowie i nie trzeba tego liczyć, bo wiem, że jak zjem tego dnia to, zjem to i to, no to wychodzi mi tyle, ile powinno być. Też Wam mówię, że to może być takie, zróbcie sobie 3 tygodnie i zobaczycie, co po tym czasie, jakie będziecie mieli wnioski do tego. I to jest wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Siemaneczko.